Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy niesamowity sernik z jabłkami. Potrzebujemy kilku składników. I na przykład do masy serowej potrzebujemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 120 g cukru pudru, 200 ml śmietanki kremówki 30%, 3 łyżek żelatyny i 100 ml wrzącej wody do żelatyny. A dodatkowo do ciasta potrzebujemy 20 herbatników maślanych, 1 kg jabłek, tak około 5 dużych jabłek, sok z połowy cytryny i 50 g migdałów w płatkach. Na początek parę przygotowań, żeby później sprawnie ciasto zrobić. I tak spód ciasta. Bierzemy sobie foremkę o wymiarach 24x38 cm, wykładamy papierem do pieczenia, a na spód wykładamy około 20 herbatników maślanych. Około, no bo herbatniki różnią się kształtem, czasami trzeba je dociąć, więc podajemy taką orientacyjną ilość. Spód przygotowany, foremka na bok, kolejny to jabłka. Jabłka myjemy, obieramy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Proponuję wziąć sobie większe naczynie niż moja miseczka, ponieważ tych jabłek będzie troszkę więcej. Po starciu jabłek musimy skropić je sokiem z cytryny. To powinno zapobiec ich ściemnieniu. I wszystko wymieszajmy. I teraz te jabłka musimy troszeczkę odcisnąć, ponieważ jedne jabłka mają więcej, drugie mniej soku, a on nam akurat będzie przeszkadzał w skomponowaniu wyśmienitego ciasta. Więc bierzemy porcję, odciskamy, kolejna porcja, aż do wykończenia jabłek. Nasze jabłka akurat miały dużo soku. Po odciśnięciu jabłek zostawiamy je, zajmujemy się kolejną czynnością. A jest to żelatyna. I 3 łyżki żelatyny dajemy do miseczki. Zalewamy 100 ml wrzącej wody. I zostawiamy, żeby napęczniała. Jak napęcznieje, mieszamy aż do rozpuszczenia się żelatyny w wodzie. Po wymieszaniu i rozpuszczeniu żelatyny w wodzie zostawiamy do wystudzenia. A teraz już konkretnie masa serowa. Do miski dajemy sobie 200 ml śmietanki kremówki 30% bezpośrednio wyjętej z lodówki, mocno schłodzonej i ubijamy na sztywno. Po ubiciu odstawiamy na chwilę na bok, by będziemy ją używać za momencik. A teraz druga miska, do której dajemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka. Dosypujemy 120 g cukru pudru i mikserem ubijamy jedno z drugim na jednolitą masę. Po dokładnym wymieszaniu partiami dodajemy bitą śmietanę wcześniej przygotowaną i łączymy jedno z drugim. Jak dobrze połączyliśmy składniki, przyszła kolejna wystudzoną żelatynę. Ona musi mieć temperaturę obojętną, czyli ani zimna, ani ciepła dla palca. Małym strumieniem wlewamy do naszej masy i mieszamy. Pamiętajmy, że żelatyna opada na spód, przykleja się do boków, to trzeba wszystko dobrze wymieszać. Nie za długo, tylko do połączenia składników. A teraz kolejna wcześniej przygotowana jabłka. Też partiami dodajemy i wszystko mieszamy. Dokładnie sobie wymieszajmy
masa gotowa. Wracamy do naszego spodu z herbatników, wykładamy masę na spód. Najlepiej partiami, będzie łatwiej rozprowadzić. I tak jak mówiłam, rozprowadzamy i wyrównujemy. A wierzch udekorujemy sobie płatkami migdałów, które uprażyliśmy na patelni. Zrobiliśmy to na złoty kolor. I takimi uprażonymi płatkami obsypujemy wierzch ciasta. Foremkę wkładamy do lodówki, tak na kilka godzin, ale najlepiej na 12. Wtedy wszystkie herbatniki będą miały możliwość zmięknąć, ażeby współgrały z ciastem. Sernik jest wyśmienity, nietypowy. I tym takim miłym akcentem żegnam się z Państwem. Zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.